Dzień dobry. Dziś krótki eksperyment z cyklu Ogień bez zapałek, ale tym razem taki, do którego surowce można zdobyć stosunkowo łatwo, niewielkim nakładem sił i kosztów. W związku z tym już na wstępie uprzedzam, nie powtarzajcie tego w domu, a jeżeli już się zdecydujecie, to bądźcie przy tym przynajmniej ostrożni. Do tego eksperymentu będziemy potrzebowali manganianu 7 potasu, czy nadmanganianu potasu. To taki fioletowy krystaliczny proszek. I gliceryny, to taka gęsta, oleista ciecz. No i jeżeli spojrzymy na zapis równania chemicznego tej reakcji, to nie powala on na kolana, dlatego że nie powstaje tu żadna bardzo ciekawa cząsteczka, ale trzeba wiedzieć, że w reakcji tej powstaje dosyć dużo ciepła i że nadmanganian jest silnym utleniaczem, który w takich warunkach może spowodować, że gliceryna ulegnie zapłonowi. A żeby nie patrzeć się tempo, jak coś się zapala, to sprawdźmy przy okazji, jak na szybkość zapłonu, czyli w tym wypadku również na szybkość reakcji chemicznej, będzie wpływał stopień rozdrobnienia ciała stałego. W jednej ze zlewek mamy więc kryształy prosto z butelki, w drugiej kryształy odrobinę rozdrobnione w moździerzu, a w trzeciej mocno zmielone. Wszędzie taką samą masę. Do każdej ze zlewek dodamy teraz taką samą objętość gliceryny po to, aby zaobserwować, gdzie najszybciej powstanie płomień. No i jak można było się spodziewać, najszybciej reakcja zachodzi tam, gdzie jest najwięcej powierzchni, na której mogą kontaktować się substraty. Dokładnie na tej samej zasadzie cukier puder rozpuszcza się szybciej niż cukier w kostkach, oczywiście przy takim samym mieszaniu i w takiej samej temperaturze. A to dlatego, że więcej drobin, nawet bardzo małych, zapewnia większą powierzchnię kontaktu niż jedna duża kostka. Zapytacie pewnie, czy taką reakcję można jakoś uatrakcyjnić, czy płomień jest bardzo gorący, albo czy można ją gdziekolwiek zastosować? I odpowiedzią może być kolejny pokaz, no bo mieszaninę kryształów nadmanganianu, potasu i gliceryny można w pewnym sensie potraktować jako chemiczny ląd, czyli coś, co zapala się z opóźnieniem. A jeżeli zmieszamy nadmanganian wcześniej na przykład z wiórkami magnezu, które palą się w bardzo wysokiej temperaturze, to możemy zapalić coś, co wymaga bardzo dużej temperatury zapłonu. No i przy okazji pamiętamy, że magnez pali się dość efektownie, zresztą co będę opowiadał. Tyle na dziś. Nie jest to coś, co chcielibyście powtarzać w domu, ale już przed domem, jeśli będziecie ostrożni, to wersję bez magnezu jak najbardziej można. Do zobaczenia. Do usłyszenia.